Na dzisiejszym wykładzie chciałem Państwu przybliżyć laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 2002. A są to Raymond Davis, Masatoshi Koshiba i Ricardo Giacconi. Pierwsi dwaj dostali nagrodę, cytuję tutaj Królewską Akademię Nauk, za pionierski wkład do astrofizyki, w szczególności za detekcję neutrin kosmicznych. Nasz trzeci bohater dostał nagrodę również za pionierski wkład do astrofizyki, który doprowadził do odkrycia kosmicznych źródeł promieni X. Pozwolą Państwo, że zacytuję przepiękny fragment uzasadnienia podanego przez Królewską Akademię Nauk w Sztokholmie. Ziemia znajduje się na drodze ciągłego strumienia cząstek kosmicznych i innych rodzajów promieniowania. Tegoroczni laureaci wykorzystali najmniejsze ze składników Wszechświata, aby powiększyć nasze zrozumienie tych największych Słońca, gwiazd, galaktyk i supernowych. Ta nowa wiedza zmieniła sposób, w jaki patrzymy na Wszechświat. Piękne uzasadnienie. Ale czy nie ma w tym przesady? Czy rzeczywiście ich odkrycia zmieniły sposób, w jaki patrzymy na Wszechświat? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Zacznijmy od bardzo podstawowego pytania. Dlaczego Słońce świeci? Pytanie wydawałoby się banalne, dziś wiemy to doskonale, ale odpowiedź na nie wcale nie jest taka prosta. Popatrzmy na liczby. Do atmosfery ziemskiej dociera 1340 watów na metr kwadrat. Z tego możemy wyliczyć, że Słońce emituje 4 razy 10 do 26 wata. 10 do 26 oznacza jedynkę z 26 zerami. Trudna do wyobrażenia liczba. Może warto sobie uzmysłowić, że odpowiadałoby to anihilacji w jednym momencie 4 200 000 ton w ciągu jednej sekundy. Jeżeli przeliczymy zgodnie ze wzorem Einsteina E równa się mc kwadrat, to dostaniemy taką właśnie liczbę. To wszystko trudno sobie wyobrazić, więc może porównajmy z czymś nam bliższym. Otóż wszystkie polskie elektrownie razem wzięte wytwarzają łącznie moc 9 razy 10 do 10 wata. Jeszcze nam brakuje tutaj prawie jedynki z 16 zerami, żeby otrzymać tę moc, jaką emituje Słońce. Więc jest to energia naprawdę olbrzymia. Ale przez długie wieki, aż do początku XX stulecia, ludzie byli przekonani, że Słońce świeci dzięki energii grawitacyjnej. Dzisiaj wydaje nam się to absurdalne. Wiemy, że Słońce świeci dzięki przemianom jądrowym. I czy ludzie rzeczywiście mogli być aż tak naiwni przez długie lata? No przyjrzyjmy się znowu liczbom. Jak weźmiemy masę Słońca, 10 do 30 kg, jego promień, policzymy, jaka jest energia grawitacyjna i podzielimy przez moc, jaką w ciągu sekundy Słońce emituje, dostaniemy w przybliżeniu 1 000 000 lat. Co to oznacza? Że gdybyśmy w pewnym momencie nagle wyłączyli to podstawowe źródło energii Słońca, czyli reakcje jądrowe, to co by się stało? Co byśmy zaobserwowali? Nic. Żadnej zmiany. Jeszcze przez tysiące lat Słońce świeciłoby dokładnie tak samo, jak świeci, właśnie dzięki temu, że ma olbrzymie zapasy energii zgromadzone, zmagazynowane w formie energii grawitacyjnej. Przez tysiące lat nie zauważylibyśmy żadnej zmiany. Nie dziwmy się zatem ludziom, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu byli przekonani, że jest to jedyne źródło energii słonecznej. Jednak na początku tego wieku, kiedy ludzie przekonali się już, że Słońce składa się głównie z wodoru i helu, Eddington zaproponował hipotezę, że być może jednak źródłem energii jest synteza jądrowa właśnie wodoru w hel. Ale musiało upłynąć jeszcze 18 lat, zanim Bethe zaproponował ciąg konkretnych reakcji, które mogłyby prowadzić do wyzwalania takich właśnie ilości energii. Tutaj naszkicowałem te najbardziej podstawowe. Dwa protony, czyli jądra wodoru, łączą się w deuter, przy tym powstaje antyelektron i neutrino. Następnie ten deuter łączy się z jednym atomem helu, z jednym atomem wodoru, z jednym protonem dokładniej, powstaje jądro helu i foton. I wreszcie
dwa jądra helu 3 łączą się w hel 4, pozostają dwa protony, czyli jądra wodoru. Tych reakcji jest tak naprawdę dużo, dużo więcej. Wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, ale najbardziej podstawowe to są właśnie te reakcje. Ba, łatwo powiedzieć, że być może Słońce w ten sposób uzyskuje swoją energię, ale jak to sprawdzić? Otóż kluczem do rozwiązania tej zagadki okazała się tu taka mała grecka literka ni, która nam symbolizuje neutrino. Otóż gdyby energia słoneczna była rzeczywiście pochodzenia grawitacyjnego, Słońce nie emitowałoby neutrin. Jeżeli jednak źródłem energii są przemiany jądrowe, powinniśmy obserwować neutrina. Neutrina to takie bardzo egzotyczne wydawałoby się cząstki, ale okazuje się, że tak naprawdę we Wszechświecie jest ich miliard razy więcej niż protonów. I w ciągu każdej sekundy przez każdy centymetr kwadratowy, także naszego ciała, przechodzi 10 miliardów neutrin. Zupełnie niewyobrażalna liczba. Ale cóż to oznacza, skoro tego nie czujemy, że one bardzo słabo oddziaływują? Że jakiekolwiek oddziaływanie zachodzi tylko w jednym przypadku na 100 tysięcy. A i to takie, że jest bardzo trudno zauważyć. W związku z tym detekcja neutrin jest zagadnieniem niezwykle trudnym. W roku 1946 Bruno Pontecorvo zaproponował, że być może dałoby się zaobserwować reakcję neutrin z chlorem 37. W takiej reakcji powinien powstać argon 37 i elektron. W jakiś czas potem właśnie nasz pierwszy bohater, Raymond Davis, zaproponował wykonanie konkretnego eksperymentu opartego właśnie na tej idei. Postanowił zarejestrować neutrina produkowane w reaktorze jądrowym Brookhaven. Tak wyglądała ta aparatura. Tutaj widzimy ustawioną ją za ścianą detektora. To są lata 50. Aparatura składa się z prawie 4000 litrów CCL4 używanych jako tarcza do wyłapywania neutrin. W reakcji z chlorem 37 powstaje argon 37, który jest następnie wypłukiwany przez hel w formie gazowej, który jest przebąblowywany przez te zbiorniki. Następnie argon jest absorbowany przez ciekły azot i wreszcie rozpad radioaktywnego argonu 37 wykrywany jest licznikiem takim jak licznik Geigera, tylko nieco bardziej skomplikowany. No, wydawałoby się schemat nie taki nawet bardzo skomplikowany, ale wymagał on dość trudnych przygotowań. Najbardziej krytyczna była ta bąblarka helowa i cały zespół Davisa musiał przejść kurs dla płetwonurków, żeby móc ją obsługiwać. Tutaj widzimy jednego z głównych członków jego zespołu, sprawdzającego w basenie Brookhaven, jak ta bąblarka działa. Tamten eksperyment nie wykrył żadnych neutrin pochodzących ze Słońca i z reaktora. Jedynie postawił górny limit, że ze Słońca nie może przychodzić więcej niż określona liczba neutrin. Ale nie zraziło to Davisa i zaprojektował dużo większy eksperyment. Tym razem umieścił go w kopalni złota, w Homestake, 1500 metrów pod ziemią, a to dlatego, żeby wyeliminować oddziaływanie z innymi cząstkami, które przylatują do nas z kosmosu, chociażby takimi jak miony. Bo wiadomo, że na taką głębokość mogą wniknąć już tylko neutrina. Tym razem użył 615 ton C2CL4 i były one przepłukiwane co 2 miesiące. Tutaj mamy zaznaczony schemat aparatury umieszczonej w kopalni. Proszę zwrócić uwagę, że ten zbiornik tutaj jest otoczony wodą właśnie po to, żeby hamować promieniowanie wysyłane przez ziemię, przez ściany naokoło tego zbiornika. Tak wyglądał ten detektor w trakcie budowy. Widać, że było to spore przedsięwzięcie, także inżynieryjne. A oto właśnie Raymond Davis i jego detektor zanurzony w wodzie tłumiącej neutrony pochodzące z promieniotwórczości naturalnej skał. Dlaczego akurat
on się tutaj kąpie. Otóż na takiej głębokości jest już po prostu bardzo gorąco. Tam nie sposób było wytrzymać w pokoju z aparaturą naukową. Co jakiś czas rzeczywiście członkowie tego zespołu musieli jakoś się ochładzać i w tym celu ta woda służąca do tłumienia neutronów nadawała się znakomicie. Rezultaty były zaskakujące. Pomimo, że zadanie niebywale trudne. Co 2 miesiące przepłukiwano zawartość tego zbiornika, całe te 615 ton, po to, aby znaleźć wśród nich około 17 atomów argonu. Rzecz absolutnie niewiarygodna i nic dziwnego, że pierwsze wyniki podawane przez Davisa były przyjmowane w świecie naukowym z całkowitym niedowierzaniem. Mianowicie teoria przewidywała, że ze Słońca powinno dochodzić do nas 20 jednostek słonecznych neutrin. Jednostka słoneczna snu to mniej więcej jeden wychwyt neutrina na 10 do 36 atomów. Teoria przewidywała 20 takich jednostek. On stwierdził, że nie dolatuje do jego detektora więcej niż 3. Oczywiście nikt temu nie dał wiary, dlatego że no jak można znaleźć 17 atomów wśród 615 ton. Jednak Davis pracowicie odpierał wszelkie argumenty, robił eksperymenty, które wykazywały, że rzeczywiście efektywność wykrywania atomów w tej aparaturze wynosi 95%. Po prostu sztucznie wprowadzał tam argon, sztucznie doprowadzał do takich reakcji jądrowych, jakie mogłyby wykonywać neutrina i rzeczywiście z efektywnością 95% udawało mu się wszystkie te poszukiwane atomy wyłuskać. Z latami przekonanie do jego wyników coraz bardziej rosło. Eksperyment pracował bez przerwy przez niemal 30 lat. Łącznie znaleziono 1997 atomów argonu. Naprawdę dzieło wspaniałe. Nic dziwnego, że dostał Nagrodę Nobla, bo zadanie postawił sobie rzeczywiście, wydawałoby się, zupełnie poza ludzkimi możliwościami, ale wykonał je znakomicie. Ostateczny wynik, który uzyskał po tylu latach pracy, to mniej więcej 2,5 jednostki słonecznej, podczas kiedy teoria przewiduje 8,6. Przez cały ten czas, kiedy on poprawiał swoje wyniki, utrzymywała się ta rozbieżność. Ten detektor rejestrował mniej niż połowę neutrin, które powinnyby dochodzić do nas ze Słońca, o ile rozumiemy dobrze, jak Słońce działa. Przenieśmy się teraz do innej kopalni, tym razem w Japonii, lata 80., kopalnia Kamioka. Tutaj drugi z naszych bohaterów, Masatoshi Koshiba, buduje Kamioka Nucleon Decay Experiment, czyli eksperyment, którego zadaniem było poszukiwanie rozpadu protonu. Dzisiaj znamy ten eksperyment pod skrótem właśnie Kamiokande. Proton, jak wiem, jest cząstką stabilną, nie rozpada się. Ale są teorie fizyczne, które przewidują, że rozpada on się po mniej więcej 10 do 30 lat. Jedynka z 30 zerami. Wiek znacznie dłuższy od wieku Wszechświata, więc wydawałoby się, że nie mamy szans na zaobserwowanie takiego rozpadu. Tymczasem, ponieważ protony rozpadają się, jeżeli w ogóle, to w chwilach przypadkowych, wystarczy wziąć odpowiednio dużą liczbę protonów i w zasadzie codziennie powinniśmy takie rozpady obserwować. Ale tych protonów trzeba wziąć naprawdę dużo. Koshiba wybudował zbiornik, jak widać tutaj na zdjęciu, pierwszą fazę budowy, który zawierał ponad 2000 ton wody. Ściany tego zbiornika wyłożył fotopowielaczami. Są to takie urządzenia, lampy elektronowe, które są zdolne do zarejestrowania pojedynczych fotonów i zamiany tego na sygnał elektryczny. Imponująca aparatura i ponad 1000 takich fotopowielaczy rozmieszczono na ścianach tego wielkiego akwarium. Kilka lat później
wybudowano większy eksperyment, już używając 50 tysięcy ton wody i 11 tysięcy fotopowielaczy. Tutaj widzicie Państwo na zdjęciach, jak te fotopowielacze są czyszczone. One muszą być perfekcyjnie czyste i w tym celu stopniowo wypuszcza się wodę z tego zbiornika, a załoga czyszcząca pływa na pontonie po powierzchni wody. Widać jak, przy tym, jak olbrzymi jest to zbiornik. A tak wyglądają zrekonstruowane przez komputer ślady cząstek. Każda cząstka naładowana powstała w tym detektorze, poruszająca się z prędkością większą niż prędkość światła w wodzie, powoduje wysyłanie takiego stożka światła zwanego promieniowaniem Cherenkowa. Jest to zjawisko nieco podobne do fali uderzeniowej wysyłanej przez samolot, kiedy przekracza on barierę dźwięku. Tutaj widzimy piękne okręgi powstałe od kilku cząstek w detektorze Kamiokande. Niestety rozpadu protonu zaobserwować się nie udało. Wyniki jednak były ważne, bo stwierdzono, że proton nie może się rozpadać w czasie krótszym niż 10 do 33 lat, a to wyeliminowało niektóre teorie znane pod nazwą teorii wielkiej unifikacji. Więc był to wynik ważny fizycznie, no ale można powiedzieć trochę nudny. I w czasie tych lat pracy zespół Kamiokande próbował mierzyć także inne rzeczy. I najciekawsza okazała się detekcja neutrin przylatujących do nas z kosmosu, w szczególności ze Słońca. Ponieważ mierząc rozkład tych świetlnych kółek, można było określić, z którego kierunku neutrino nadleciało. W związku z tym wykorzystano ten detektor jako swego rodzaju teleskop neutrinowy. I tu widzimy właśnie obraz Słońca zarejestrowany przez ten eksperyment Kamiokande. Ten obraz Słońca jest sporo za duży. Normalnie Słońce na niebie widzimy pod kątem pół stopnia mniej więcej, ma rozmiar kątowy pół stopnia. To słoneczko ma tutaj prawie 20 stopni. Dlatego właśnie, że ten obraz jest bardzo nieostry, bardzo rozmyty. Niełatwo jest określić kierunek nadchodzącego neutrina. Niemniej jednak wyraźnie ten detektor potrafił zaobserwować ten fakt, że rzeczywiście ze Słońca przychodzą neutrina. Okazało się jednak, że również Kamiokande potwierdziło wcześniejszy wynik Davisa uzyskany w kopalni Homestake. Rzeczywiście tych neutrin słonecznych dochodziło za mało. Obserwowano też neutrina produkowane w atmosferze przez promienie kosmiczne nadlatujące z kosmosu. Znamy trzy rodzaje neutrin: elektronowe, mionowe, taonowe. W Kamiokande zaobserwowano wyraźny niedobór tych neutrin mionowych produkowanych w atmosferze. I zaczęto podejrzewać, że nie jest to całkowite znikanie neutrin, ale zamiana jednego rodzaju neutrin w drugie. I rzeczywiście kolejna wersja eksperymentu Kamiokande, zwana pod nazwą Super Kamiokande, stwierdziła, że wśród neutrin atmosferycznych część z neutrin mionowych zamienia się na taonowe, a wśród neutrin słonecznych neutrina elektronowe zamieniają się na mionowe i taonowe. I potwierdzono to na rozmaite sposoby, badając zależności energetyczne, kątowe, dobowe, sezonowe. Poza wszelką wątpliwością stwierdzono takie właśnie oscylacje, że neutrino spontanicznie zmienia się na przykład z mionowego w taonowe. Wreszcie w roku 2001 kolejny eksperyment, Sudbury Neutrino Observatory, w skrócie SNO, dokonał bezpośredniej rejestracji tych neutron mionowych i taonowych ze Słońca. Poprzednie eksperymenty obserwowały jedynie niedobór neutrin elektronowych. Tym razem zaobserwowano rzeczywiście, że te neutrina nie giną, ale zamieniają się w neutrina mionowe i taonowe. I w ten sposób zagadka neutrin słonecznych została definitywnie rozwiązana. Jesteśmy przekonani, że rozumiemy zarówno fizykę Słońca, fizykę reakcji jądrowych, które tam zachodzą, jak i panujemy nad naszymi technikami detekcji.